Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Barwny ptak. Z zachwytem mówi o tym, co ją uskrzydla. O sztuce, o miłości. Piosenkarka i malarka, autorka tekstów i muzyki. Eksperymentuje z jazzem, popem, rapem, hip-hopem, bluesem. Znacie jej płyty. To Closer, Follow You, Once in a Lifetime czy Art Pop. Córka ikon jazzu Urszuli Dudziak i Michała Urbaniaka. Przez połowę swojego życia, a ma teraz 43 lata, cierpiała z powodu potwornego uzależnienia od alkoholu i HAD, czyli choroby afektywno-dwubiegunowej. Długo nie umiała sobie pomóc, pomimo sporego zaangażowania swego, ale też bliskich osób. O ile uzależnienie od alkoholu było ewidentne, tak zwana dwubiegunówka, choć nie dawała żyć, całymi latami nie była leczona, ale słyszała od bliskich, od terapeutów, będzie lepiej, będzie lepiej. No i wreszcie po latach złapała równowagę, a teraz właśnie wydała książkę pod tytułem Będzie lepiej. Witaj, wojowniczko. Witaj, kochana. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo Mika się cieszę. Urbaniak w naszym studiu przy tak Potockiej. Jest. Tak to. Nie pomyśl, że się przemilam, ale świetny ten twój najnowszy singiel, Boomerang. O, super. No, o czym on jest? Boomerang jest o toksyczności. O co chodzi? Ja sobie wyobraziłam taką sytuację, że kobieta jest w związku bardzo toksycznym, albo jest jakaś osoba, która ona nie może tak jakby uwolnić od tej osoby. I bardzo często jak piszę teksty, oni mogą być tak jakby interpretowane w różnych historiach, ale zaczęło się od tym, że właśnie walczenie o uwolnienie się od toksycznej osoby. Ale to może też być metafor, żeby walczyć z uzależnieniem, z toksycznymi, oprócz toksycznymi ludźmi, toksycznymi rzeczami, toksycznymi sytuacjami. Substancjami. Tak, substancjami. I bohaterka mówi, że ciągle to wraca, ale ja wygram tą walkę. Wygram tą walkę i w końcu wygrywa. I to jest właśnie opisane w tym tekście właśnie i to jest o tym. Jak się słucha tego kawałka, to można uwierzyć, że się wygra. Chociaż czasem to trwa i trwa. Tak. Tak jak u ciebie. Tak, to była bardzo długa walka. Słuchaj, a od kiedy jest dobrze? Od kilku lat, teraz mniej więcej 4 lata jestem w równowadze, jeśli chodzi o dwubiegunówkę. A poradziłam sobie, jeśli chodzi o alkohol, to już wiele lat temu. To już tak jakby mniej więcej 9-10 lat trwało tak jakby moje mocne uzależnienie od alkoholu. Od 2004 się trzymam z nielicznymi tam krótkimi kryzysami, które się nie rozwinęły, ale bardziej moja walka była bardziej długotrwała, jeśli chodzi o HAD i teraz od 4 lat jestem w równowadze. Słuchaj, w wydanej właśnie książce Będzie lepiej opowiadasz o swoim uzależnieniu od alkoholu i właśnie o tej chorobie nazwanej też maniakalno-depresyjną. Tak. Również o samotności, o takiej bezbrzeżnej samotności, a nawet o ADD, o zespole deficytu uwagi i słabej pamięci. Jak to się stało? Przecież ty mieszkałaś w takim super miejscu, w tym cudownie energetycznym Nowym Jorku, z takimi fajnymi rodzicami. Jak to się stało, że ty cierpiałaś z powodu samotności? Powiedziałabym, że wiele rzeczy się na to złożyło. Były pewne przeżycia, które w naszej rodzinie przeżyliśmy, które utrudniały moje możliwości, żeby otwierać się z tymi problemami, które ja miałam w sobie. Pisałam w pamiętnikach, piszę pamiętniki od 6 roku życia. No to jest niezwykłe. Tak. Fajnie. To jest niesamowite. Tak. To jest po prostu niesamowita taka autoterapia.
ale to jest złożone i ja byłam bardzo zamknięta w sobie i ja nie dzieliłam się z tym, czym ja się zmierzałam, ani tymi problemami w szkole, ani to, co ja przeżywałam przez te różne doświadczenia, na przykład jak mój ojciec, który mówi o tym głośno, że miał problem alkoholowy i jak miał swój okres, kiedy pił. To jest tak jakby jeden element w tym, ale były różne przeżycia, które się na to złożyły. Mhm. I myślę, że moja nadwrażliwość spowodowała, że ja się po prostu zamknęłam w sobie. Nie były sposoby na to, żebym się bardziej otworzyła i się dzieliła z tym, co się ze mną działo. Ja pisałam po prostu w pamiętnikach o tym wszystkim. O takich rzeczach też trzeba umieć mówić. Tak. A skąd dziecko, młoda osoba ma widzieć, jak to się robi? To rzadko kiedy przychodzą te właściwe słowa nawet. Nie wiadomo, jak zacząć. Tak, dokładnie. Brakowało to w naszej rodzinie, mimo bliskości i mimo spędzonego czasu razem, rozmowę o uczuciach. Myślę, że to też jest kwestia generacyjna i też jest kwestia, że ten cały świat terapeutyczny, psychologiczny jest bardziej rozwinięty ogólnie teraz niż kiedyś, ale też był taki napęd, był taki, te na bieżące sprawy spowodowały, że był stres i był chaos, który musiał być tak jakby zaopiekowany w pierwszym miejscu. Praktyczności życia tak jakby brały górę od takich momentach, żeby się usiąść i po prostu pogadać. Jak ty się czujesz, jak było dzisiaj w szkole, powiedz mi o twojej przyjaciółce, powiedz mi, co przeżywasz. Tak jakby nie było na to miejscu, nie było na to miejsce, tak naprawdę. Tak, tylko się pędziło. Trzeba było zrobić to, tamto i tak dalej. Trzeba było się utrzymać jakoś tam na powierzchni, w sensie takim życiowym, zupełnie bytowym, prawda? Dokładnie. Szczególnie jak były takie okresy, kiedy było nam ciężko, jeśli chodzi o sprawy materialne. A było. I ludzie sobie nie zdają sobie sprawy, bo myślą, że zawsze byliśmy w pączki w maśle, a tak nie było. W latach 80., 90. po rozwodzie moich rodziców wtedy był kryzys, bo mama musiała tak jakby pójść swoją drogę osobno. Były takie lata, kiedy naprawdę było ciężko. I żyliśmy miesiąc na miesiąc i czy nam wystarczy na czynsz, czy nam wystarczy na szkołę. No, mama też o tym mówi oczywiście, ale no tak było, po prostu mieliśmy takie okresy. Piszesz, czy nie piszesz, tylko mówisz w książce, bo książka jest takim długim wywiadem rzeką, że któregoś razu odkryłaś chyba, nie wiem, że szkoła groziła twojej mamie, że jeśli nie zapłaci czesnego, to wylecisz z tej szkoły. Tak, niestety. Miałam takie nieszczęście w tych doświadczeniach w szkole, że oni nas straszyli i to było straszne. To było straszne, słuchaj, ja to aż nie do uwierzenia. No właśnie, ja miałam wtedy chyba, no ile miałam wtedy lat? 12 lat czy coś takiego? I to było straszne, bo wpędzali nas w poczucie winy jako dzieci, wpędzili nas takie poczucie, że nie powinniśmy tam być, że jesteśmy jacyś, nie wiem, po prostu to nie rozumiem takiej strategii w ogóle w opiekowaniu się dziećmi. To jest po prostu skandal, że tak się działo. W takim miejscu multikulti, prawda, zdawać by się mogło, że nikt nie jest dyskryminowany, że tam w ogóle nie ma miejsca na jakieś zaczepki na tle, nie wiem, czy narodowym, czy rasowym. A jednak tak było. Dzieci robili Polish jokes wobec nas i nasza inność taka była wytykana, to, że byliśmy z Polski. I po prostu mimo tej multiculturalism, tak jak mówisz, no takie mieliśmy doświadczenie. Obydwoje, ja i Kasia, przeżyliśmy to. A właśnie, a zdawać by się mogło, że jak mama znana, tata znany, to będą was raczej chałubić, nie? Gdzieś tam w świecie. Tak, tam to było. W świecie jazzowym moi rodzice byli znani, ale na ulicy, tak jak się chodzi, to nie było tej, nie byli traktowani. Byli traktowani w tych okresach, byliśmy traktowani gorsi, a nie lepsi, w cudzysłowie, jak celebryci są wstawieni na pedestale, w sensie, i oczywiście to jest takie dziwne określenie trochę, ale że oczywiście nikt z nas nie jest lepszy od drugiego, tylko że są traktowani jako specjalni, tak? Sławne osoby, celebryci, artyści w pewien sposób. A było, że byliśmy traktowani gorsi tak naprawdę. I jak ty to znosiłaś? Ja myślę, że to był z jednych elementów, które utrudniały mojego życia
z tymi wspomnieniami, które mam, po prostu było mi ciężko. Czułam się inna, czułam się gorsza, czułam się nieakceptowana, czułam się zestresowana, że coś było cały czas nie tak, że tak jakby nie mogłam się skupić na tych rzeczach, które dziecko powinno mieć przestrzeń, żeby się skupić, żeby tak jakby ta lekkość, trochę ta zabawa. Oczywiście też to było. Opisuję w książce, że jechaliśmy do Szwecji co roku i tam była niesamowita przestrzeń w naturze z moją kuzynką Suzan, do ciotki i do wujka. I były takie rzeczywiście okienka takiej, żeby po prostu móc być dzieckiem. To nie było tak, że w ogóle tego nie było, tylko w tym okresie dorastania w szkole było po prostu było to obciążające. To tak, to na tym się wtedy człowiek skupia, a nie na tym, co jest dobre, prawda? Tak, ale oczywiście. Byłyście w tej szkole, to była katolicka szkoła notabene, razem z siostrą. Tak, siostra. Czy to nie było tak jakoś, ona ci nie dawała jakiejś asekuracji? Ona też miała swoje problemy w tej szkole i jakoś tak nie rozmawialiśmy o tym bardzo. Po prostu akceptowaliśmy, że jest tak, jak jest. Myślę, że może było takie poczucie wspierania przez to, że obydwoje przeżywaliśmy podobne rzeczy, ale nie było to takie, okej, jak sobie z tym poradzimy, podyskutujmy na ten temat. Po prostu tak się działo. W pewnym momencie też mówisz, ulica była naszym nauczycielem. Nie przesadzasz? Czy ja przesadzam? Bardzo dużo czasu spędzaliśmy w Central Park. Spędzaliśmy czasu z ludźmi przypadkowymi na przykład, z naszą grupą taką przyjaciół i też bezdomnych poeci, którzy mieszkali w parku. Myślę, że ja nie przesadzam, bo ten czas tak jakby spędzony po szkole w tym parku wieczorami było bardzo, bardzo dużo. I było jakieś poczucie wolności, było poczucie, jak się mówi, przygody. I czuję, że ja dużo się nauczyłam od tych osób, które spotykaliśmy i bardzo dużo czasu spędzaliśmy właśnie w towarzystwie. Ale w dobrym sensie czy w złym sensie? Czy w dobrym sensie, czy w złym sensie? Bo jak słyszę, że kogoś wychowywała ulica, albo ulica była jego nauczycielem, to sobie myślę, no, to na pewno tam się nieźle, destrukcyjnie działo. Tak, było to złożone. Było w tym destrukcji, bo zaczęliśmy bardzo wcześnie pić i eksperymentować z narkotykami i to było bardzo niebezpieczne. Spotykaliśmy się z ludźmi przypadkowymi i mogliby się nam bardzo przykre rzeczy stać w tym Central Park, ale myślę, że w tym samym toku mogliśmy celebrować indywidualności, wolności, kreatywności. Jakoś tak czuję, że jakaś tam inspiracja w tym wszystkim była, żeby odkrywać siebie i odkrywać naszą taką indywidualność. Ale myślę, że bardziej to była ucieczka. Myślę, że bardziej było w tym mimo wszystko destrukcji. Że to była taka ucieczka od problemów, ucieczka od naszych problemów rodzinnych i to była taka dysfunkcja, to zachowanie, nasze takie uciekanie od domu i spędzanie tyle czasu w tym parku. A jacy tam byli ludzie? Czy to byli właśnie, tak jak wspominałaś, jacyś uliczni artyści? Starsi osoby, uliczni artyści, którzy recytowali do nas poezję na przykład, tancerzy, były też takie osoby, które włączali muzykę i tańczyli i zarabiali na tym pieniądze. Spędzaliśmy z nim czas też, z nimi, roller skating rink taki no, był, roller skating rink, gdzie wtedy oczywiście było na czterech kółkach, nie te roller blades, które są teraz, tylko na czterech kółkach. Czyli na wrotkach. Na wrotkach. Tańcerzy, poeci, artyści. To działo się. I starsi, wszyscy byli starsi od nas. No to słuchaj, no to rzeczywiście musiała być lekcja życia, ale wspominasz też w książce o City Kids. Tak. To było świetne. Tam była niesamowita energia. Miałam tam niesamowite doświadczenia. Uczyliśmy się tam utwory i układy taneczne, które były związane z uczeniem młodych osób pewne rzeczy, na przykład otwieranie oczy na LGBT, radzenie sobie z rasizmu. Wszystkie miały jakieś takie podłoże związane z problemami społeczeństwa właśnie z młodymi osobami urban, w mieście.
tak jakby. Dużo tam było czarnych osób z Azji. Ja byłam mniejszość, jeśli chodzi o bycie, że ja byłam biała, większość z Puerto Rico, z Afryki, African Americans, trochę azjatyckich osób też. I było to niesamowite dla mnie przeżycie, żeby tam być z nimi. Czyli wyście wyśpiewywali wszystko to, co wam leżało na sercu. Tak. I wyśpiewywali albo wyrażali poprzez taniec czy ruch. Tak. Czy ty wtedy już śpiewałaś? Tak, wtedy śpiewałam. Zaczęłam, jak byłam bardzo mała. Nawet nie wiem, kiedy zaczęłam. Po prostu to było takie naturalne. Zawsze śpiewałam, zawsze grałam, zawsze bawiłam się tą muzyką. I to był taki jeden z moich doświadczeń bardzo dobrych, jeśli chodzi o mój rozwój muzyczny. I też ten element pomagania innych osób poprzez muzyki, że jest jakieś przesłanie w tym wszystkim bardzo ważne. To też był element w tym. Kiedy zaczęłaś pić alkohol? Jak miałam 14 lat, zaczęłam pić alkohol. I co wtedy się zaczęło dziać z twoim życiem? Czym był ten alkohol dla ciebie? Dla mnie on mi dawał siłę. To też był sposób ucieczki. Czułam się wtedy lepsza, czułam się pewniejsza siebie i też w naszym towarzystwie, w którym spędzaliśmy czas, miałam takie poczucie zależności, że jestem w jakiejś grupie i że oni mnie akceptują. Wszystko mi załatwiał. Dawał mi siłę, ucieczki, takiego poczucia własnej wartości, którego nie miałam. Bo ty miałaś taki deficyt przynależności do grupy rówieśniczej. Tak. Ciągle pragnęłaś tych przyjaciół, znajomych, koleżanek. Tak, to, żeby się czuć zaakceptowana, żeby się czuć kochana. I zawsze się czułam taka inna, obok, nie taka, niezaakceptowana. I myślę, że w tej grupie miałam takie poczucie. A ten przełom, ten dzień jak cios boksera, kiedy miał miejsce? Czy to było w Nowym Jorku, czy już w Polsce? I co się wtedy właściwie wydarzyło? Cios bokserski? Tak, tak to powiedziałaś w książce. Co to było takiego? Ten dzień jak cios boksera, kiedy leżysz i nie możesz się podnieść. Pierwsza moja depresja była, jak miałam 19 lat, w 99 roku. Mówimy o ten punkt zwrotny. Tak. W 2003, bo to było tak, zaczęłam pić, jak miałam 14 lat i przez te lata to się rozwinęło i to się pogłębiło. I w ostatnie 4 lata, mniej więcej od 99 do 2003, było to naprawdę silne. Ja piłam dzień w dzień, uciekałam w to picie, mieszkałam w Sopocie przez pół roku. Tak, bo i piłam dokładnie, tak, jak wróciłam do Polski. Znaczy nie wróciłaś, przyjechałaś. Przyjechałam. Przyjechałaś mieszkać, dokładnie. Żyć w Polsce w wieku 19 lat. Dokładnie. I ten punkt zwrotny, jak mój film zaczął mi się urywać w moim piciu, i był taki jeden wieczór, kiedy byłam u przyjaciół, weszłam w taksówkę, piliśmy razem wszyscy. Weszłam w taksówkę, bardzo dużo piliśmy i mi się film kompletnie urwał. I mam takie przybłyski, klatki przybłysków, co się działo. Pamiętam, że ubudziłam się przy szpitalu, pamiętam, że płakałam, nie miałam w ogóle żadne ubranie na sobie. Byłam w siniakach i miałam uderzoną głowę, miałam bump on my head, miałam ten guza na głowie. I miałam, jak zbadali mnie w krwi, mój krew, okazało się, że miałam 5,4 śmiertelną dawkę alkoholu w krwi. Było to przerażające, nie wiadomo jak to się wydarzyło, tylko pamiętam, że byłam w taksówce, potem nic nie pamiętam, oprócz obudzenia się i to był ten punkt zwrotny. Wiedziałam, że jestem w zagrożeniu, że alkohol grozi moim życiem. Że otarłam się mama, o śmierć. Tak, otarłam się o śmierć. I moja mama wtedy mi powiedziała, że albo idę się leczyć, albo się wyprowadzam z domu. Dała mi taki ultimatum. I tak się stało. Poszłam się leczyć po tym wydarzeniu i zaczęłam moją drogę. Nie lubię to nazywać walka z alkoholem, ale tak jakby zaczęłam moje nowe życie wtedy bez alkoholu w 2003 roku. Zaraz sobie o tym powiemy, ale chciałabym, żebyś odpowiedziała mi jeszcze na takie pytanie. Czyli zaczęłaś pić, będąc w Nowym Jorku, jako 14-letnie dziecko, tak można powiedzieć.
I jak przyjechałaś do Polski, to nie przystałaś. Nie. Pomimo to, że mieszkałaś z mamą i zdawać by się mogło, że jesteś no, zaopiekowana i że no, możesz zaczynać od nowa w innym miejscu, to jednak nie poradziłaś sobie z tym. Piłaś dalej. Piłam dalej i też w tym świecie muzycznym, jak my wszyscy wiemy, artystycznym, dużo jest celebrowanie przy spotkaniach, po koncertach i dużo tego picia po prostu było wokół mnie i w tym towarzystwie. To ci nie pomagało. I to mi nie pomagało niestety. Wtedy to nie było nazwane, że mam problem jeszcze w mojej świadomości. Po prostu było to normalne, bo można dużo pić, a można nadużyć alkohol. To też jest różnica, tak? To wtedy jakoś to przez pierwszy tam okres czasu wydawało mi się, że nie mam problem po prostu. Że się dobrze bawię. Że się dobrze bawię, że dopiero w późniejszym okresie mojego picia, jak zaczęły się złe rzeczy dziać, to było to ewidentne, że miałam problem. Ale mama się martwiła przez ten cały czas, tylko ona była bezradna. Ja nie słuchałam jej i ona nie wiedziała, jak sobie z tym radzić i trochę walczyła z tym takim być współuzależniona i w tym samym czasie trudno jej było, żeby stawiać takie granice bardzo silne i ona musiała się poradzić specjalistów, żeby się dowiedzieć, jak sobie poradzić ze mną, bo ja w ogóle nie słuchałam, ja byłam w innym świecie. Byłam bardzo w innym świecie, w swoim świecie i jakichś takich rozmów, docierało. Tak jakby, tak. A dlaczego jej było tak trudno stawiać ci te granice? Myślę, że to wynika z jej charakterem, sposób, jaka ona jest. Trzeba było się chyba jej spytać, dlaczego to było dla niej trudne, ale tak było po prostu. Bo trzeba być twardym. Trzeba być twardym. A to jest trudne, jak się szczególnie kocha. Dla swojej córki. Właśnie. Myślę, że to było dla niej trudne po prostu stawiać granice. A wtedy, kiedy postawiła w końcu to ultimatum, albo się leczysz, albo się wyprowadzasz, to jak zaczęłaś się leczyć? Poszłam od razu na odwyk. Parę dni później. Dwa miesiące. Okay. Leczyłam się w Tworkach, w odwyku. I tak się zaczęła moja droga, wyleczenie się z chorobą alkoholową. Po 6 czy 9 latach picia, tak, pomogłaś sobie w 2 miesiące? Nie, dwa miesiące to był początek, to była podstawa. To był taki nauczenie się o choroby, o mechanizmy, odkrywanie, w ogóle akceptowanie, że się ma problem, zmierzenie się z tym. To był długi proces. A czy akceptowanie w sensie przyznanie się? Przyznanie się do tego i też akceptowanie, że będę musiała żyć bez alkoholu, to było dla mnie najtrudniejsze, bo całe moje życie, bardzo dużo lat w moim życiu, młodym wtedy, mogłabym policzyć, ile to było lat, chyba piłam więcej mojego życia niż nie piłam, nie? 14 musiałabym policzyć szybko, ale po prostu prawie pół swojego życia. Czyli nie znałaś innego. Nie znałam innego i to było strasznie, strasznie dla mnie przerażające, ale to była taka podstawa, to był początek i potem myślę, że pierwszy rok trzeźwienia to jest takie, pierwsze kroki się robi, ale to trwa lata, to jest taki proces na lata, tak naprawdę. Ale jak stamtąd wyszłaś, to co wtedy? Od razu było lepiej? Nie, było to przerażające. Dlaczego? Strach miałam ogromny, bałam się, że zapiję. Że zmarnujesz. Że zmarnuję, bo każdy odwyk jest inny, ale jest pewien program, który jest bardzo często implementowany w odwykach. Duży element tego jest strach, że robią ci taki obraz na tym, że są 3 opcje. Zostaniesz w więzieniu, umrzesz albo będziesz w psychiatryku. To jest twoja przyszłość, jak będziesz pić. I oni to kuwają ci przez te 2 miesiące bardzo mocno. I jak wyszłam, byłam przerażona, że zapiję. Byłam przerażona, że nie dam sobie radę. Byłam pełną strachu. Że wszędzie kroku, jest alkohol. Wszędzie. W odwyku czujesz się bezpiecznie, bo tam nie ma dostępu nawet do alkoholu. I wszyscy są w podobnej sytuacji. Tak. Trzymacie się razem i też pilnujecie się razem. Zresztą nie ma możliwości skorzystania z alkoholu. Dokładnie. Tak. I to był tak jakby początek nowej drogi. I trwało to, żebym ja się czuła pewniejsza i żebym się czuła silniejsza. I to poprzez chodzenie na terapii, poprzez AA, chodzenie na meetingi i w ogóle.
Ale to było bardzo trudne, te początki były bardzo trudne. Mhm. I też musiałam zmienić swoje środowisko i to też nie było łatwe, bo byłam przywiązana do pewnych osób, właśnie, które nadużywali też. I musiałam zmienić kompletnie swoje towarzystwo. Co nie było i to proste, też, jak rozumiem. Nie, mhm. Też jak mówimy o tej zależności, ja czułam, które mi brakowało w życiu, w tej mojej grupie, jak przyjechałam do Polski, jakieś poczucie zależności, a nagle musiałam, takie było zalecenie, żeby odciąć się od tych wszystkich osób i zacząć od nowa. Tak. I znowu szukam tą zależność szczęśliwości. Tak, zależności w sensie więzi. Chciałaś mieć te więzi i miałaś, ale niestety te więzi wiązały się z zagrożeniem powrotu do picia. Dokładnie. Nie? To mówisz, że to potem jeszcze jednak długo, długo trwało. Ale przecież śpiewałaś, tak, koncertowałaś. Tak. Czy to było napędem dla ciebie? Czy to ci pomagało? Absolutnie tak. Muzyka w tym wszystkim, w całej mojej drodze, dawało mi ujście, dawało mi poczucie sensu, dawało mi ekspresję moich emocji, dawało mi poczucie misji, dawało mi poczucie tak jakby, że wiedząc, jaką masz pasję i co chcesz robić w życiu i gdzie jest twoje miejsce na ziemi, bardzo tak jakby pomaga, jak wszystkie inne sfery życia są w gruzach, to bardzo dużo mnie trzymało i jestem bardzo dumna z tego, że mimo mojej choroby i mimo mojego picia, ja byłam bardzo zawsze profesjonalna. Nigdy nie olewałam, nigdy nie miałam z tym problem, że można powiedzieć, że miała przyjść na koncert, nie przyszła. Tak. Ja byłam raz chora, pamiętam, na ważny koncert, bardzo byłam chora i musiałam odwołać koncert, a to od 11 roku życia, bo zaczęłam koncertować tak jakby jako młoda osoba, bardzo, z mamą wtedy pierwsze rzeczy, jak robiłam, to byłam w tym bardzo profesjonalna i bardzo to mnie trzymało i bardzo to mi pomagało, ale czuję, że poprzez moje problemy i choroby ta muzyka by dostawała ode mnie więcej. Gdyby tego nie było. Gdyby tego nie było. Mhm. Osiągnęłabym więcej, ale to jest takie myślenie też, żałowanie, też nie lubię tego rodzaju myślenia, ale muzyka zawsze mi bardzo dużo dawała, tak sumowując to, że zawsze czułam się bezpiecznie na scenie. I była motywatorem i mobilizowała do zmiany. Słuchaj, a czy to prawda, że nie skończyłaś żadnej szkoły? Liceum tylko. Okej. Okay. Liceum, skończyłam liceum. Jak to było z twoją dwubiegunówką? Kiedy ty się dowiedziałaś, że masz chorobę afektywną dwubiegunową, czyli czasem masz depresję, a czasem masz manię, tak, na zmianę z hipomanią, czyli z lżejszą wersją manii. Kiedy to do ciebie dotarło? Boże, kiedy to do mnie dotarło? Bo nie dotarło to do mnie, jak miałam pierwszą diagnozę. Dotarło to do mnie tak naprawdę po latach. Bo to jest tak, docieranie do akceptowania, że się jest chorym, dla mnie był proces, dla mnie to trwało lata, żebym naprawdę zaakceptowała, że jestem chora. Trudno ci było zaakceptować, że masz chorobę psychiczną? Bardzo, uciekałam od tego. Bardzo to było dla mnie trudne, nie chciałam to zaakceptować, uciekałam od akceptowania tego i w sumie nawet w trakcie leczenia, jak zaczęłam brać leki, bo problem polega na tym w tej chorobie też, że są takie okresy, kiedy jak jesteś w chorobie, jest takie coś, co w swojej głowie powoduje, że nie chcesz zmienić ten stan w hipomanii na przykład. Jakby to powiedzieć elokwentnie, musiałam co roku, co manii, co zmiany fazy na nowo akceptować, że jestem chora i wmawiać sobie, że ja potrzebuję leczenia i że potrzebuję brać leki. Bo są takie stanie w tej chorobie, które robią tak, że ta choroba kłamie i czujesz się świetnie. I mówi do siebie, że ja nie potrzebuję pomocy, ja nie mam choroby. Okay. Ja nie potrzebuję brać leki. I dlatego to pytanie jest takie trochę trudne, bo w równowadze bycie bez tych faz, ja mogę powiedzieć, że ja już akceptowałam, ale przez lata, przez to, że te trzy fazy ciągle wracały, musiałam na nowo, każdym razem, jak się pokazywały te stany, akceptować i znowu akceptować, że jednak muszę brać te leki. Czy mogłabyś powiedzieć, jak się czułaś wtedy, kiedy byłaś down, a jak się czułaś, kiedy byłaś up? Tak. I czego było więcej?
Więcej było depresji, więcej były te doły niż te góry. A moja choroba się rozwijała u mnie, że miałam kilka miesięcy depresji i miałam kilka tygodni manii. Depresja miałam w różnych silności, bo miałam ich wiele i było od niemożliwości funkcjonowania w ogóle, nie wychodzenie z łóżka. Moja najgorsza depresja w 2011 to wyglądało tak, że nie mogłam nawet wyjść z łóżka. Wiktor wtedy, mój partner, musiał inspirować mnie, pomagać mi, żebym wyszła z łóżka, żebym się wykąpała, żebym coś zjadła. Ja bym cały czas spała wtedy i byłam w piekle moich najgorszych myśli związanych z traumach przeróżnych, myślenie o tym, że nie chcę żyć. Wtedy miałam myśli samobójcze przez 8 miesięcy. To była tortura. Ja byłam wtedy, dla mnie to było niemożliwe, żeby w ogóle funkcjonować. Wtedy miałam przerwę w ogóle od koncertów i przez, nie wiem, 16 godzin dziennie leżałam w łóżku, bez wychodząc, w takiej katordze, w takim rodzaju tortury. Taka moja najgorsza depresja była wtedy. Ty spałaś, ale tak. Musiałaś brać coś na to, żeby spać. Nie brałam nic. Okej. Okay. A ty manie? Ja nie znam nikogo, kto miał manię. Znam kilka osób, które miały hipomanię, czyli tą łagodniejszą wersję manii. Ty miałaś manię też. Tak. I czym to się objawiało? W moim przypadku to wyglądało tak, że na przykład w jednej mojej manii myślałam, że jestem aniołem i że ocalę świat. I miałam już plan dokładnie, jak to wykonać, jak to zrobić. Chciałam być prezydentem Polski, chciałam ocalić Polskę od wszystkich problemów i miałam plan, że nauczę się 11 języków. I w pewnym momencie w jednej mojej manii, czy tam kilka moich manii, zaczęłam mieć myśli psychotyczne. Czyli na przykład sąsiedzi chcą mnie porwać. Albo, że mój lekarz, który chce mi pomóc, że mój lekarz chce dla mnie źle, że oni chcą mnie zamknąć, że coś, żeby nie ufać. Wtedy takie myśli psychotyczne związane z paranoją, że nie można zaufać najbliskich osób i takie różne. Co jeszcze się ze mną działo? Też jakieś zakupy potworne, masakryczne, branie pożyczek, długi, dokładnie tak. Ja zawsze mówię o tym, jak ja to przeżyłam, bo każdy tak jakby pacjent czy osoba z tą chorobą, to przebiega się inaczej, ale tak było w moim przypadku. Bardzo ryzykowne działanie. Bardzo ryzykowne. Zresztą te stany, to przejście z jednego stanu w drugi, na przykład z manii znowu w depresję, następowały czasem bardzo szybko, błyskawicznie, w jednym momencie. To było bardzo niebezpieczne. Najgorsze jest, jak się jest po manii takiej ciężkiej, ta depresja, która przychodzi po takiej ciężkiej manii, to jest bardzo, po prostu strasznie to jest ciężkie i trudne. Pamiętam ten fragment w książce, kiedy mówisz o tym, jak będąc w Łodzi bodaj u swojego taty, tak. No właśnie nastąpiło to przejście z manii w dół. Tak. I nie mogłaś sobie przypomnieć kodu do drzwi. I to było, błąkałaś się po mieście, nie mogłaś sobie poradzić. Tak, to było bardzo dziwne. Żeby trafić do domu. Wtedy nie wiedziałam, co się ze mną działo. Wtedy jeszcze było nadużycie alkoholu w tym okresie. I nie wiedziałam, jak rozwiązać najprostsze problemy. To było przerażające, tak. To było bardzo, pamiętam, właśnie rozmawiałam o tym też na terapii. Jakie to było, strasznie dużo strachu w tym wszystkim było i lęku, bo nie wiedziałam, co się ze mną wtedy działo. Mówisz też o tym, że nie tylko ty wypierałaś fakt, że jesteś chora psychicznie, to znaczy, że masz dwubiegunówkę, ale także wypierali to twoi bliscy, a potem też byli bardzo sceptyczni do leczenia farmakologicznego, ponieważ twoja rodzina wierzy w tak zwane alternatywne metody leczenia, które ja zawsze podkreślam, też wierzę, ale jako komplementarne, jako te uzupełniające. Tak. I przez jakiś czas
nie leczyłaś się właściwie również dlatego, że nie wierzyłaś w skuteczność tej farmakologii. Absolutnie. I straciłaś tak. kilka dobrych lat. Tak. Tak w mojej historii było niestety. Powiedziałabym, że nie jestem jedyna w tym. Jest wiele osób, które boją się leków. Ja czytałam te wszystkie ulotki, byłam tym przerażona, jakie są uboczne objawy. I powiedziałabym tak. No, jak ale rzeczywiście, gorsze, jeżeli chodzi o te skutki uboczne, to tam są całe litanie i tak, można się przerazić. Tak, tak. Jak mam swoje gorsze dni, myślę o tym jako stracony czas, ale jak mam lepsze dni, jestem tą miką, którą buduję i wzmacniam cały czas, to myślę, że to stało się po coś. Ja przeżyłam przez to, co przeżyłam, że jest historia, że chcę pomagać innym przez to. Myślę, że wszystko się dzieje po coś, tak naprawdę. Czy nie masz żalu do świata? Nie masz żalu do bliskich? Nie masz żalu do siebie? Absolutnie nie. Byłam pełnoletnia, miałam 20 ileś tam lat, mogłam decydować o siebie. Tak, nie mam żalu. Kiedyś miałam takie okresy w moim życiu, kiedy winiłam moich rodziców czy bliskich o różnych rzeczy i miałam takie fazy, kiedy byłam pełno złości i urazy i to bardzo było dla mnie toksyczne. I to też jest w terapii i też w AA, że trzeba się pozbyć swoich urazów jak najszybciej, wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, za siebie, żeby móc być szczęśliwym człowiekiem. I tak jakby jestem na tej drodze i byłam od już wiele lat, bo ja przestałam ten okres taki, który miałam związany z urazami czy złością, już minął już dawno, dawno temu. Czyli szukanie winy, przyczyny na zewnątrz jest przeciwskuteczne. Bardzo. Nic ci nie załatwia. Dokładnie, no. Nie, tylko jest jakimś rodzajem więzienia. To jest wielka rzecz, umieć sobie z tym poradzić, ale też wielką rzeczą jest umieć nie żyć przeszłością. Tak. To trudna sztuka. Czy ty odcięłaś się od przeszłości? Jaki jest twój stosunek do przeszłości? Powiedziałabym tak. Przez lata męczyłam się i poprzez pracę, poprzez czas, poprzez też bycie w związku z facetem, który bardzo, bardzo dużo mi daje w rozmowach. Bardzo głębokie są te rozmowy. Oprócz terapii, tak jakby przeprowadzamy ze sobą, z Wiktorem, też rodzaju przez te 12 lat terapię i uwolniłam się od analizowaniem i poprzeglądaniem dlaczego, po co, tak jakby dlaczego to się wydarzyło, poprzeglądanie się przeszłością w takim negatywnym sposób. Bardziej, żeby zrozumieć, bardziej chodzenie na terapii, różne rodzaje takie, bo ja chodzę na EMDR, to jest taki rodzaj terapii, który leczy traum. Poprzeglądanie się z fachową osobą, żeby mieć jakiś cel. Nie żeby rozpaczać się nad tym i rozbijać na kawałki i męczyć się tym i szukać win czy w ogóle, tylko żeby czegoś odkryć, poznać coś, zrozumieć siebie w tym, i tak jakby pójść dalej. Dalej i jestem bardzo, bardzo do przodu, do przodu, do przodu. I to się zmieniło, bo ja kiedyś taka nie byłam. To jest kluczowe. Bardzo. Bo jeżeli nawet zaczynasz analizować, co się stało w przeszłości, to trzeba uważać, żeby na tym nie poprzestać. Tak. Bo to wtedy nie ma końca. Cały czas wracasz do tych traum i żyjesz nimi. Tak. A ty jesteś już na innej ścieżce. Już masz fokus też na przyszłość. Tak. I to się zmieniło, to się zmieniło. Wiesz, tak sobie myślę, że kiedy twoja mama czyta, słucha twoje opowieści, to może mieć mieszane uczucia, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ona wszystko dobrze wie. Tak jest. Natomiast ludzie z zewnątrz mogą mieć taki błędny obraz twojej mamy, prawda? Bo ktoś może powiedzieć, a to dlatego, że koncertowała, to dlatego, że zajmowała się czymś innym niż opieka nad dziećmi, doszło do takiej sytuacji. Jak ty myślisz o swojej mamie? O tym, jaka była wtedy, kiedy zaczęły się twoje problemy? Tak. I później? To było tak. Bardzo to jest dla mnie ważne, żeby pokazywać moją prawdę i w tym wszystkim, i w tej prawdzie jest to, że moja mama
obdarowała nam niesamowitą miłością i że te braki w naszej dzieciństwie, w moim dzieciństwie, które było związane z tym, że nie było jej w domu, bo pracowało, to nie było związane z jej charakterem, to było związane z tym, że życie wymagało to od niej przez to, że musieliśmy przeżyć. I to, że jej nieobecność, jak była na koncertach, musiała pracować oczywiście, żebyśmy mogli przeżyć. I ja ją nie winię za to i myślę, że ona też przeszła przez proces, tak jakby ja przeszłam mój proces w terapii, w leczeniu, w tym wszystkim. Moja mama miała takie okresy w swoim życiu, mimo tego, że jej błędy nie wynikało z jakimś tam problemem z swoim charakteru, że miała nas na przykład, że było obojętnie jej wobec nas, czy coś takiego, bo tak wcale nie było. Mimo tego miała poczucie winy i my dużo na ten temat rozmawialiśmy i myślę, że poprzez moją drogę, ona też przeszła swoją drogę leczenia i jesteśmy od lat teraz na niesamowitym etapie takim w naszej relacji, że ona się tego pozbyła, ona się poczucie winy. Tak, uwolniła, ona nad tym popracowała. I ja popracowałam nad tym, żeby zobaczyć moją mamę też, nie tylko jako matkę, tylko jako kobietę, jako osoba, która rozwija swoje potrzeby artystyczne. I myślę, że teraz doszliśmy do takiego przez ostatnie lata, najlepszy taki piękny nasz moment w naszej relacji, kiedy to już jest uzupełniane i bardzo mi zależało w opisywaniu tej książki, żeby to było jasne, że moja mama jest cudna, że ja ją kocham bardzo. Oczywiście, ona jest niesamowitym człowiekiem i że ja jej za nic nie winię i nie wytykam palce. I mam nadzieję, że też bardzo mi na tym zależy, żeby nie było takiego odbioru. Ludzie oczywiście będą mieć swoje tam, taki jest świat, ale bardzo mi zależy, żeby widzieli to, ile ona walczyła. Że ona miała niesamowitą cierpliwość i wytrwałość, że pomagała mi, żeby się nie poddawać. To jest wszystko tam napisane jasno, ile my walczyliśmy razem. To była nasza walka i bardzo mi na tym zależy, Żeby to wybrzmiało. Żeby to wybrzmiało. Chociaż pewnie przez jakiś czas była też kompletnie bezradna, bo nie miała do ciebie żadnego dostępu. Tak. Bo jest zamknięta na wszystkie możliwe spusty. Tak. Ja jej nie słuchałam. Ja nie byłam otwarta na to, co ona sugerowała. Nie słuchaliśmy, na przykład mieliśmy tam być w domu w pewnej porze, jak byliśmy nastolatkami, po prostu nie mówisz docierała. Mówisz o sobie i o siostrze. O siostrze. Mhm. Nie docierała do nas, nie miała do nas dojście. Nasze problemy, nasze też bym powiedziała, nie wiem jak to dokładnie określić, ale po prostu nie docierała do nas przez bardzo długi okres. Chociaż bardzo chciała. Bo coś bardzo chciała. Ty też bardzo mocno przeżyłaś rozstanie rodziców. Tak. W zasadzie to była taka mocna cezura, mówisz o tym w książce, że trudno ci było się z tym pogodzić, że piękne życie się skończyło. Tak, dokładnie tak. Te lata, które my mieliśmy razem, jak było naprawdę... Było to po prostu bardzo trudne. Nasze całe życie się zmieniło. Nie byliśmy razem cały czas, oczywiście już nie. Ten cały taki bajkowy świat, który mieliśmy przedtem, się zburzył i się zmienił na kompletnie czegoś innego. Było to dla mnie bardzo trudny cios i dla mojej siostry też. Siostra do pewnego momentu dzieliła twoje problemy, no, mieszkałyście razem, ale potem się usamodzielniła i na pewno nie miała takich problemów emocjonalnych jak ty. Wtedy, kiedy ty byłaś w potrzebie, ona się bardzo uruchomiła. Tak. W zasadzie, no, można powiedzieć, że żyła twoją chorobą, tak. Twoimi problemami. Tak, było tak. Ona bardzo się poświęcała, bardzo próbowała mi pomóc. Wysyłała mi książki, przyjeżdżała do Polski, szukała różnych dróg, filozofii, pomocy, terapii. Spędzaliśmy godziny rozmawiając przez telefon i próbowała mi dawać jak największe wsparcie, jak mogła, ale w pewnym momencie wyglądało to tak, że było to za ciężkie dla niej i w pewnym momencie musiała zadbać o siebie.
I był taki moment w naszej relacji, kiedy ona się trochę odsunęła. Też Wiktor już się pojawił w moim życiu i też ta cała dynamika się zmieniła. I budujemy tą relację na innych zasadach, bo ta dynamika była, że Kasia tak jakby w pewnym sensie mnie kierowała moim życiem w pewnym sensie. Ja pytałam się o pomoc ciągle. Ona była ta, która wszystko wiedziała i miała na wszystko odpowiedź. I teraz po latach naszych zmian osobiście, osobno, dochodzimy do takiego momentu, kiedy nasza relacja się staje bardziej taka zrównoważona. Partnerska. Bardziej partnerska, że jednak nie jestem już tą biedną Miką, która potrzebuje pomocy cały czas i ona musiała się też do tego przyzwyczaić, a ja musiałam zobaczyć też, z czym ona się zmaga, jakie problemy ona ma. I odnajdujemy się w tej relacji od lat, nowej relacji. A tato? On też miał poczucie winy? Tato na pewno, bo tato oczywiście miał, ale wyleczenie się z tego wszystkiego w naszej rodzinie, zbliżenie się do siebie, budowanie tych relacji. Wszyscy musieliśmy przejść naszych tak jakby dróg leczenia. Mhm. I na pewno to było i mówił mi o tym nieraz, ale jesteśmy teraz przez lata już w innym miejscu. Problem polega na tym, że jak się nie jest w remisji, jak się jest w fazach ciągłych, chorobowych, depresji, te związki i te relacje wyglądają o wiele inaczej. Ja tak jakby buduję od kilku lat od nowa, w pewnym sensie, relacje ze wszystkimi moimi bliskimi. Na normalnych zasadach. Na normalnych zasadach. Na chorobowych, dysfunkcyjnych zasadach. To się takie zaczyna wszystko od nowa w pewnym sensie. W tym wszystkim też jest pewnie dużo, dużo satysfakcji, radości. No bo to są odkrycia. Tak. Właściwie zaczynacie od początku, na innych zasadach, partnerskich zasadach. To jest cudne. Czuję, że ja naprawdę dojrzewam w tym wszystkim i że jestem w stanie, nie wiem, jestem w najlepszym okresie mojego życia, mogę tak powiedzieć otwarcie i spokojnie, że bardzo, bardzo to są głębokie przemyślenia i uczucia związane z tym i czuję, że bardzo to jest satysfakcjonujące i czuję, że zrobiliśmy razem jako rodzina niesamowitą robotę, żeby móc być w tym miejscu i ja muszę zawdzięczyć też swoją pracę i swoją wytrwałość w tym wszystkim, że doszłam do takiego momentu, że jest tak jak jest i że jesteśmy w takiej dobrej, że jesteśmy tak blisko siebie cały czas. I często mówisz rodzina, rodzina, my, nasza rodzina, także to jest wartość, cały to czas jest ważne. Bardzo, bardzo. Dobrze wspomniałaś o miłości swojego życia, która spłynęła na ciebie niczym dar. Z aniołkami. Tak, od wszechświata, od Boga, jak zwał, tak zwał. To się pojawiło, no jak w jakiejś bajce. Tak. Dostałaś telefon czy mail od niego? On napisał e-mail do mnie wtedy, żeby zacząć współpracę. Odnowiła się nasza przyjaźń i zawdzięczam tego człowiekowi. On jest naprawdę niesamowitym człowiekiem. Jest moim aniołem stróżem. Modliłam się do aniołków, żeby facet taki do mnie przyszedł i się pojawił. Manifestowałaś. Zakochałam się w nim bardzo mocno i jesteśmy 12 lat razem. Przeżyliśmy bardzo dużo właśnie na spotkaniu z książką. Wczoraj, jak byliśmy w bibliotece, nie mogłam zatrzymać swoich łez, jak tam zaczęliśmy i on był w pierwszym rzędzie, jak zaczęliśmy o nim trochę rozmawiać. Niesamowity człowiek, który zawdzięczam strasznie dużo. I świetny muzyk. Ale to było tak, że jak byłaś bardzo młodą osobą, zaraz na początku swojego pobytu w Polsce mieliście do czynienia po raz pierwszy, a potem przez lata nie mieliście kontaktu. Tak. Poznaliśmy się przez te lata, no nieźle się pogrążyłaś w swoim kryzysie alkoholowym. Tak, dokładnie. Pierw poznaliśmy się przy Smoliku. Byliśmy tacy acquaintances, że nie zaprzyjaźnieni, tylko znaliśmy się poprzez koncerty i w ogóle. Potem nie mieliśmy kontakt przez lata i potem to się odnowiło w 2010 roku, jak zaprosił mnie na swoją płytę, przyjechał do Polski. Co było wtedy, kiedy on odkrył, że z tobą jest tak źle?
bo chyba nie wiedział, co się z tobą dzieje przez te kilka lat, kiedy się nie widzieliście. To było tak, jak pierwszy spotkaliśmy, to był haj miłości i był niesamowity okres, wspaniały i to się nie wspomina o tym, że było źle, że było trudno, że coś tam na początek. Oczywiście, jak moje depresje zaczęły się wracać, on wiedział, że miałam problemy, ale tak jakby nie doświadczył to poprzez tego, że nie znaliśmy się wtedy na siebie, na własnych tak jakby doświadczeń. Mhm. Nie był świadkiem tego. Nie był świadkiem tego i nie wiedział, jak to wygląda i czym to się... A jak zobaczył, jak to wygląda, to co? To było przerażające. On nie wiedział, co robić. Włączył się opiekun, ale nie wiedział do końca, co zrobić, dopóki było tak źle ze mną, że powiedział, że ja muszę pójść do szpitala. Bo w pewnym momencie nie radził sobie z opiekowaniem się mną, bo już było za dużo tego wszystkiego, było za ciężkie to dla niego. Rozumiem, ale ani przez moment nie pomyślał, żeby cię zostawić? Żeby odejść? Nie. No to siła miłości musi być tutaj jakaś mocarna. Naprawdę, to było niesamowite. Przetrwał ze mną przez te bardzo niesamowicie ciężkie chwile. Jest to coś niesamowitego. A pamiętasz, od kiedy zaczęłaś widzieć, nie wiem, jakieś światło na horyzoncie? Od kiedy zaczęłaś zdrowieć? Dzięki czemu zaczęłaś zdrowieć i zmierzać ku tej równowadze, w jakiej jesteś teraz? To było w 2011 roku, w marcu też, 21 dni po braniu leku przeciwdepresyjnego, który dosłownie przewrócił mnie, tak jakby dzień i noc. Odjął wszystkie moje myśli samobójcze, zaczęłam płakać i ryczeć do mojej mamy, poczułam, że cud się stał. I to był początek tak jakby mojego... Powoli wychodzenie z choroby, bo fazy wracały, tylko nie już tak mocno, jak ta depresja w 2011. I wtedy trwało to lata, żeby znaleźć odpowiednie kombinacje leków z lekarzami, żebym była w równowadze. Ale to był ten pierwszy przybłysk, że tak, to jest ta droga, że ja chcę się czuć tak, jak się teraz czuję i że to jest możliwe, że leki mogą mi pomóc. Okay. Że jestem na dobrej drodze. Czyli był ten pierwszy moment. Super, czyli wiedziałaś, jak poradzić sobie już z dołami, czyli z depresją i weszłaś na drogę, no w pewnym sensie eksperymentowania, czyli sprawdzania leczenia farmakologicznego, tak. Jak radzić sobie z manią. Jak radzić sobie z manią. Bo to też, bo na to też są leki. Tak, dokładnie tak. I to trzeba znaleźć odpowiednie kombinacje leków, żeby być w równowadze, żeby znaleźć ten stan, w którym jestem teraz. Od kilku lat w remisji. I to nie jest tak, że to bierze się w depresji i w manii leki, które załatwiają to i to. I trzymają cię w równowadze, w remisji. Ale to trwało, tak? Mm-hmm. Są ludzie, którzy twierdzą, że mogą sami trzymać tę dwubiegunówkę za pysk. Nie muszą brać leków. Tak. Słyszałaś o tym? Tak, słyszałam o tym, tak. A to trzeba niesamowitej dyscypliny. Samoobserwacji dyscypliny, ale jestem jednak zwolennikiem bardzo. Każdy ma swoją drogę w tym wszystkim, w leczeniu, ale w moim przypadku leki uratowały mi życie i bardzo na nich polegam. I jak słyszę, że ktoś eksperymentuje w bycie dwubiegunową bez żadnych leków, to troszeczkę czuję taką niepewność w tym wszystkim, że... Ale nie czy na pewno sobie... Nie bawisz się w ciocie dobrą radę? Nie. Każdy ma swoją ścieżkę, jak mówisz. Każdy ma swoją ścieżkę, dokładnie. Również ścieżkę leczenia. Zdrowienia i leczenia. Dobrze, Mika, wspomniałaś coś o misji. Wspomniałaś coś o tym, że zrobiłaś to wyznanie, udzieliłaś tego długiego wywiadu o swoim życiu z myślą o ludzkości. Tak. No. Jak wychodziłam z tych depresji moich w różnych fazach, miałam przybłyski takich myśli miałam, że chciałabym zużyć moją historię, żeby pomagać innym. Ja pamiętam mówienie o tym do mojej matki i miałam to w moich myślach już od lat. Tylko musiałam dojść do takiego momentu, kiedy byłam na tyle w równowadze, żebym mógł podzielić się tą właśnie bycie w tej remisji w równowadze, żeby się podzielić z tym wszystkim i właśnie poczułam, jak też Magdalena Adaszewska przyszła do mnie
z tym pomysłem, to czułam, że byłam już, że to był ten moment, że byłam na to gotowa. Że dojrzałaś do tego. Tak. Wiesz, zostawiłyśmy taki jeden wątek nieruszony, ale dla mnie to jest bardzo ważny wątek. Mianowicie, że będąc na AA, które wierzyłaś, które ci dużo dało, usłyszałaś tam, że nie powinnaś poddać się leczeniu farmakologicznemu na HAD, ponieważ wtedy no, będzie to jakby w poprzek twojego trzeźwienia. Tak. Uwierzyłaś w to i nie brałaś tych leków przez jakiś czas. Tak. Ponieważ chciałaś być... trzeźwa. Okej. Okay. To jest bardzo niebezpieczne. To jest jedyna rzecz, którą bym powiedziała, jeśli chodzi o AA, że trzeba na to bardzo uważać, że ludzie, którzy mają choroby psychiczne, bardzo często odstawiają leków albo się nie leczą, bo wydaje im się, że pewne symptomy związane z alkoholizmem nie mogą odróżnić choroba psychiczna czy alkoholizm, bo pewne symptomy choroby alkoholowej mogą też wyglądać trochę jak problemy psychiczne. Są tacy osoby, którzy w to wierzą i to nie jest w literaturze. O, widzisz. To jest związane z interpretowaniem literatury AA. Ja to nazywam taki fanatyzm, który może być bardzo niebezpieczny. I w moim przypadku to było niebezpieczne, bo to było z jednych powodów, dlaczego nie leczyłam się przez lata. I to jest bardzo niebezpieczne. Ale potem zmieniłam grupę, chodziłam do innych osób i znalazłam, teraz mam świetną sponsorkę, która też jest, ma chorobę dwubiegunową. I co to rozumie. Znaczy sponsorkę? Sponsorka to jest taki podopieczny w AA, który robisz program 12 kroków AA i prowadzona jesteś przez sponsorkę. Aha, czyli nie podopieczna, tylko opiekunka. Opiekunka, przepraszam. Ty jesteś podopieczną. Ja jestem podopieczna, tak. Ona jest moją opiekunką. Mhm. I ona już tego błędu nie ona zrobi. To przerobiła na tak. sobie i ona wszystko wie, że trzeba brać swoje leki, że ona po prostu przez lata już miała doświadczenia z nawigowaniem z tym i w sumie od początku powinnam znaleźć kogoś, który miał to samo. Po prostu bym też oszczędziła sobie wtedy czas i w ogóle cierpienia. Tak, mogłabyś to przeznaczyć na co innego, ale jak już powiedziałaś, nie masz żalu. Przeszłaś, czy zrobiłaś kupę błędów? Odebrałaś kupę lekcji życiowych. Tak. Nauczyłaś się mnóstwo o kryzysach i chorobach psychicznych, o uzależnieniach. Przeszłaś całą masę terapii, wiele godzin terapii, tak. rozmaitych też, a ile metod niekonwencjonalnych albo alternatywnych, albo jak zwał, tak. ludowych, tradycyjnych. No możesz być ekspertem. Tak, i teraz na mojej drodze rozwoju osobistym też zaczynam nową drogę w moim życiu zawodowym. Czuję, że przez moje doświadczenie w moim życiu chciałabym też kontynuować tą drogę self-help. Wydawać książki na tematy self-help, robić wykłady. Czyli robić samopomocy. Samopomocy, tak. I myślę, że właśnie przez moje wieloletnie doświadczenie z tą chorobą, to daje mi taką, tak jakby, to jest mój dyplom życiowy. No właśnie, to jest ta twoja szkoła. I tak planuję, tak? Już zaczynam, wyższa. Będę pisać następną książkę i będę rozwijać się jako taki mentor. Tak. No i będziesz śpiewać, mam nadzieję, cały czas, bo to I jest śpiewać, twoje oczywiście. Paliwo. Tak. Niesamowicie fajnie opowiadasz też o tym, jak jesteś na scenie i czujesz, że widownia ciebie czuje. Że to są takie momenty, którym się karmisz. Kocham to. Kocham to. To jest, tam jest niesamowita energia. Moje spotkanie z ludźmi na scenie daje mi naprawdę bardzo dużo. Po prostu to kocham. Kocham to nad życie i zawsze, obojętnie jak będę rozszerzać moje działalności, to muzyka zawsze, zawsze będzie częścią mną. Zawsze. Twoja mama kiedyś opowiadała taką anegdotę, że któregoś razu śpiewałaś przy ciemnoskórych i oni oniemieli z wrażenia, bo mówią, że ona śpiewa jak nasza. She swings. Tak, dokładnie.
Jest coś takiego, że mam taki flow, no, taki flow i taki, no, tak newyorkerski. Tak, newyorkerski. Dokładnie. Zobacz, czy wtedy, kiedy byłaś małą dziewczynką albo, nie wiem, nastolatką, pomyślałaś o tym, że w przyszłości staniesz na scenie i będziesz odbierała aplauz publiczności? Przecież ty tak nie wierzyłaś w siebie. Tak, dla mnie to było takie naturalne. Śpiewanie było dla mnie naturalne. I był taki okres czasu, kiedy miałam ogromną tremę. I to się zmieniło poprzez lata. Ale mimo tej brak wiary w siebie, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo to jest takie naturalne dla mnie. Śpiewanie zawsze było takie po prostu naturalne. Nie ma innego słowa, które by określiło to najlepiej. Organiczne i mimo wręcz. Brak wiary w siebie, są wiele artystów, którzy śpiewają, chodzą na scenę, robią wywiady, a mają brak wiary w siebie. To nie chodzi w parę zawsze. Właśnie tak bardzo często jest. I po prostu tak było. Mhm. Że wiadomo było, że będziesz śpiewać, tak? Tak, od samego początku zawsze śpiewałam. Okej. No to śpiewaj nam dalej. I opowiadaj o swoich doświadczeniach, bo myślę, że nie jeden człowiek może się w nich przejrzeć. Super, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.